Dobra, to korzystając z okazji, pokażę Wam jeszcze, co zabrałem na tą wyprawę ze sobą. Tak na szybko, bo na razie nie pada, ale w każdej chwili może się to zmienić. A więc statyw, w sumie no, potrzebny, ale mógłby być mniejszy i lżejszy. Dalej plecak 4Class 40 litrów. Tutaj poddupnik. W sumie, no, można powiedzieć, że się przydał za dwa razy. Dalej spodenki zapasowe, takie kąpielowe, w których wczoraj cały dzień chodziłem. Mógłbym wziąć tylko je. Wziąłem jeszcze bojówki, już to tłumaczyłem wcześniej, nieważne. Kurtka przeciwdeszczowa, wczoraj się przydała. To jest keczułka z Decathlonu. Tutaj mam dry baga ze śpiworem Snook Pack, Jungle Bag. I miałem tutaj jeszcze jakieś ubrania, ale teraz tam nie ma, bo są tutaj na przykład skarpetki, które są mokre. Trzy pary skarpetek wziąłem i to było rozsądne rozwiązanie, ponieważ teraz mam na sobie suche skarpetki, a tu dwie pary mam mokre. Nie wziąłem jednych gaci, to za mało miałem jedną parę, zapomniałem po prostu. Tu mam Polar, który się w ogóle nie przydał. Lekki, co prawda, mało miejsca zajmuje, ale jednak nie przydał się, było za ciepło. Nawet w nocy go nie ubierałem. Tam pod spodem mam jeszcze łopatkę na dwójeczkę. Przydała się. Pod spodem poduszka pompowana z Decathlona. Ręcznik taki z mikrofibry. Przydał się. Koszulka na zmianę. Bawełniana. Oczywiście jak najbardziej się przydała. Jak suszyłem tą, którą mam teraz na sobie z Merino, to ubierałem tą. Dalej saszetka, taka z moimi jakimiś... O właśnie, to jest ten problem. Zapala się lampka i się bateria wyczerpuje. Z moimi... no, pierdułami. Tu jest sztyft, szczoteczka do zębów, pasta. Latarka, czołówka, coś na komary, jak najbardziej się przydało. Spork. No i w zasadzie tyle. Obeszłoby się bez tej lampki białej. Tylko samą, ale wziąłem ją ze względu na nagrywanie. Tutaj mam zestawik, czyli garnuszek taki z Aloxa. Plus kartusz, plus kuchenka Mewy. Tutaj materac. Też 4Class z Decathlona. W sumie mogłoby się obejść na samą karimatę. Ale jedna taka uwaga do tego materaca. Jak będziecie go używać, to nie pompujcie go nigdy na blachę, że tak powiem. Tylko żeby on był taki nie do końca jakby napompowany. Wtedy się dużo lepiej na nim śpi. Jest bardziej miękko i wygodnie. Dwie takie torby jeszcze wziąłem. To właśnie przydała się, bo sobie mokre rzeczy schowam. Bafik taki. Może dziś się przyda, bo jest chłodno. Na razie się nie przydał. To jest też Decathlon. Tutaj co mam? Tutaj mam cover na plecak, przydał się. Dalej. Czekajcie, otworzę. Mam dużo rzeczy. Kabel do ładowania telefonu i baterii. Okulary jak najbardziej. Tutaj mam pierdółki do kamery, czyli jakiś tam no adapter, przejściówki i tak dalej. Chowam tutaj kamerę też na noc. Apteczka jak najbardziej, plastry głównie, jakiś lek na alergię, ibupromy ze trzy tam są. No, maseczka, co nie przydała się. Chusteczki mokre. Tutaj mam taką nakładkę na telefon, jakby co, jakbym musiał nagrywać telefonem. Drugi powerbank,
bo pierwszy mam w saszetce, to zaraz wam pokażę. Słaby, bo kupiony w Pepco 5000 mAh, co jest nieprawdą. Także chciałem wziąć jeden duży, ale pomyślałem, że dwa małe będą lżejsze. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, no ale dalej. Karimata i śpiwór, to i to, tak jak widzieliście na filmie, mam tutaj po bokach przyczepione plecaka. Butelka jedna z wodą, druga do filtrowania, filtr, to się wszystko mieści tutaj, jak się upcha. No i kubek, do kubka wkładam ręcznik. O, to się mieści. Wszystko tutaj, na razie jest bałagan. I ostatnia rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to oto cudo. Może się dziwicie, czemu dźwigam saszetę, w ogóle nerkę ze sobą, że może ciążyć i tak dalej. Jakoś mi w marszu specjalnie nie przeszkadzała, a wziąłem ją ze sobą, dlatego że zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. Jest przekozacka. To jest Helicon Bandicoot. No i musiałem ją zabrać ze sobą. Tutaj mam powerbank Anchor 5000 mAh. Super, bo taki walec. Chodzi mi fajnie tutaj do tego organizera, który jest. Wstrzymujemy, kupując tą nerkę. On się. Tutaj można go odpiąć całkowicie. Kabelek do powerbanku, gaz. O, nie przydał się, oby się nie musiał przydać na ziemeczków ewentualnie, albo na dziki, albo tak, żeby psychicznie się po prostu lepiej czuć, nie wiem. Jakiś tam żel antybakteryjny przydał się. Tutaj mam Sanremo 710, mój jedyny nóż na tą wyprawę. Fajny nóż, świetny nóż, można powiedzieć, do EDC. Mam tu jeszcze krzesiwko, na razie by, zapalniczkę, krople do nosa. Tutaj jeszcze jakaś tam zapasowa nakładka na mikrofon, nitka do zębów. Do czyszczenia zębów, chusteczka mokra. Tutaj nic nie mam. Tu mam dokumenty w takim oto pokrowczyku i tam brzęczą monety. Także naprawdę super sprawa ta saszetka. No jest przekozacka, otwiera się świetnie, chodzi. Chodzą te suwaki idealnie, wygodna, pojemna, wypełniona, jest pękata, ale jak nie wkładamy dużo tam, to jest, to robi się taka płaska, jest fajna. No dużo różnych tutaj zaczepów po bokach, kieszonek, możliwość odpięcia paska, no polecam. Tak wygląda chyba wszystko. A jeszcze mam tutaj taką kieszonkę z boku. Tutaj mam fajkę, worki na śmieci. I tyle, to chyba wszystko. Pewnie o czymś zapomniałem, ale. Ale większość omówiona. Dobra, pakuję to i lecimy. Muszę jeszcze przefiltrować wodę i umyć zęby. No, oczywiście jeszcze zapomniałem o jedzeniu. Miałem w takim worku, już teraz zostało niewiele. Widzieliście dwa dania z Decathlona, jakieś przekąski suche. Trochę boczku wziąłem z kluskami, żeby urozmaicić. No i to, co mam na sobie, plus kamerka. I to wszystko.